Witam Państwa najserdeczniej. Nasze kolejne spotkanie z serii Wad dla zaawansowanych dotyczyć będzie nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów, a w zasadzie wyroku. Wyroku, który zapadł bardzo niedawno, bo 9 września, wyroku Trybunału Sprawiedliwości, który uznał za niezgodny z prawem wspólnotowym, niezgodny przepis dotyczący tak zwanej granicznej płatności, to jest artykuł 103a ustawy, granicznej płatności w związku z nabyciem wyrobów. To są głównie paliwa silnikowe, ale takie wyroby paliwowo-podobne, które są wymienione w tym przepisie. Zanim dojdę do tego wyroku, który jest katastrofą, żeby nie było wątpliwości, katastrofą dla tego podatku, jego efektywności fiskalnej, ponieważ to jest przepis, który owa graniczna płatność ograniczyła, w zasadzie w dużej części wyeliminowała opłacalność podstawowego oszustwa polegającego na tym, że przywożono z innego państwa członkowskiego, wywożono z Polski najczęściej, a potem zaraz przywożono do Polski paliwa silnikowe, które były przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego, które jest tak zwanym opodatkowaniem formalnym, a nie materialnym, a następnie były sprzedawane z VAT-em. To prawda, tylko że cena netto była dużo niższa od ceny zakupu, ale cena brutto była trochę wyższa od ceny zakupu i tym niepłaconym VAT-em finansowano ową transakcję. Czyli oszustwo polegało na tym, że się sprzedawało towar poniżej ceny zakupu i notabene towar często opodatkowany akcyzą, żeby było jeszcze zabawnie, bo oszustwo dotyczyło VAT-u, a finansowano ową stratę zyskiem, oczywiście przy pomocy niepłaconego VAT-u, czyli to się nazywa, tak już kiedyś wspominałem o tym, złamana cena. Ale zanim do tego dojdziemy, to samym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, co będzie zresztą przesłanką pewnych refleksji, które być może już będą w następnym odcinku, bo problem jest znacznie bardziej złożony. Nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów jako czynność podlegająca opodatkowaniu jest oczywiście charakterystyczna dla prawa wspólnotowego. To jest część tego pakietu pomysłów, które przyjęliśmy 1 maja 2004. I polega to na tym, że przemieszczenie w wyniku dostawy, przy czym tam jest również przemieszczenie o charakterze nieodpłatnym w wyniku dostawy dokonanej przez podatnika innego państwa członkowskiego na terytorium Polski na rzecz podatnika, który z tego tytułu jest właśnie podatnikiem. Dla niego ta czynność, tamta dostawa jest oczywiście podlega opodatkowaniu w tamtym kraju, to jest właśnie wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, przy czym wtedy jest to czynność kraju, skąd towar wyjechał, a nabyciem jest w kraju, dokąd on przyjechał, czyli transport kończy się na terytorium Polski i ten podmiot, który nabywa ten towar, staje się podatnikiem z tego tytułu, jako nabywca. Rzecz jest dość złożona zresztą, żeby nie było wątpliwości. I w tym momencie tylko przedstawiam ten problem w sposób ogólny, ponieważ jest bardzo długa lista zdarzeń, gdzie jest owo przemieszczenie, bo kluczem jest przemieszczenie, czyli przemieszczenie w wyniku dostawy towaru z innego państwa członkowskiego na terytorium Polski, gdzie zakończy się transport tego towaru. Jest bardzo długa lista zdarzeń, które nie podlegają opodatkowaniu, które mimo że spełniają te obie cechy, polegające na tym, że jest to i dostawa, i owo przemieszczenie, i na rzecz podatnika, no bo jak nie jest na rzecz podatnika, no to ta czynność w ogóle nie podlega opodatkowaniu, ale na rzecz podatnika, który nie rozlicza z tego tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Czyli mówiąc po ludzku, kiedyś nawiążemy zresztą zgodnie z Państwa sugestią do pojęcia WSTO, to jest to nowe pojęcie
wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, gdzie przecież to jest ten czynność, która nie może być, a nie można by naraz być w WSTO i w WDT. Nie, nie, albo jedno, albo drugie. I co charakteryzuje WSTO, że nabywcą może być podatnik, ale który właśnie nie rozlicza wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w kraju zakończenia transportu. Kiedy jest WDT? WDT, kiedy po drugiej stronie jest nabywcą, jest podatnik, często to jest ten sam podmiot, bo to może być tak zwane przemieszczenie nietransakcyjne, czyli ten sam podmiot jest, zarówno dokonuje dostawy wewnątrzwspólnotowej jako podmiot państwa, które, z którego wyjechało, jako podatnik państwa, z którego wyjechał towar, i podmiot, ten sam podmiot jako podatnik państwa, gdzie towar został przywieziony, i to jest wtedy tak zwane nietransakcyjne przemieszczenie. I wtedy ta czynność podlega opodatkowaniu, ponieważ nabywcą jest podatnik rozliczający z tego tytułu nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów. No i to powoduje, że powstaje z tego tytułu podatek należny. Należny, bo to jest czynność, która rodzi podatek należny. Podstawą opodatkowania jest kwota, jest ta kwota, którą, poza tym przypadkiem oczywiście czynności nieodpłatnej, kwota, która jest zobowiązaniem po stronie nabywcy, czyli cena sprzedaży równa się cenie zakupu. W tym przypadku dla niego to jest cena zakupu. Cena jest oczywiście, jak jest w walutach obcych, musi być przeliczona na złote polskie. Kurs jest ten, mówiliśmy o już dość dawno, o tak zwanych zasadach kursowych. To jest ta podstawowa zasada kursowa. Kurs NBP-u lub kurs EBEC-u, w zależności z jaki sobie wybierze podatnik, ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. I ten dzień to jest dzień wystawienia faktury przez dostawcę, nie otrzymania tej, przez nabywcę, czyli w tym samym dniu powstaje obowiązek podatkowy. No, w tamtych krajach nie ma takiego pojęcia, ale powstałby obowiązek podatkowy, a w tym samym dniu również powstaje powstaje również obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Jeżeli faktura nie została wystawiona, to obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym miało miejsce owo zdarzenie. Czyli to jest tak zwany obowiązek w terminie normatywnym, wynikającym wprost z przepisu prawa. I dlaczego ta czynność nazywamy to opodatkowaniem formalnym? Bo oczywiście powstaje podatek należny, ale to jest nabycie towarów. Jeżeli to nabycie towarów jest związane z czynnością dającą prawa do odliczenia nabywcy, to ten podatek należny w tym samym okresie rozliczeniowym może podlegać odliczeniu jako podatek naliczony. On się staje podatkiem, bo podatkiem naliczonym, jak pamiętamy, podatek należny staje się ex lege, ale podatnik może, bo podatek naliczony jest stanem normatywnym wynikającym ze skutku ex lege, natomiast podatek odliczenie jest aktem wolitywnym, czyli jak chcę odliczyć, to odliczam i muszę spełnić przesłanki owego odliczenia, między innymi muszę złożyć z tego tytułu co do zasady, muszę to robić przy pomocy deklaracji. To jest ta zasada. I co to powoduje, że czynności te, które zostały dokonane, czyli te nabycia, w celu wykonania albo w związku z wykonaniem czynności dających prawo do odliczenia, czyli dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium kraju dających prawo do odliczenia, wtedy podatek należny równa się podatkowi naliczonemu. W związku z tym nie występuje zobowiązanie podatkowe w sensie materialnym i to właśnie o to ponoć chodzi. Właśnie chodzi o to, że
że właśnie, żeby nie było opodatkowania, właśnie jakby cała ta konstrukcja służy temu, żeby zapewnić swobodę, tak mówią ci, którzy się na tym znają, że właśnie dlatego się tego nie opodatkowuje, czyli nie ma podatku w sensie materialnym, mimo że to jest czynność podlegająca opodatkowaniu, jeżeli ze względu właśnie na to, żeby nie było żadnych podatkowych przeszkód w swobodnym przepływie towarów między państwami członkowskimi. Czyli mówiąc po prostu, nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów nie jest zdarzeniem o skutkach fiskalnych. No i to oczywiście powoduje między innymi powstanie tych zjawisk właśnie, że właśnie obrót wewnątrzwspólnotowy, towarowy jest głównym polem powstania tych wszystkich przebogatych patologii mających na celu wyłudzenia zwrotów, no bo ten, kto po drugiej stronie jest dostawcą towaru, korzysta z, w naszym rozumieniu, ze stawki zero, czyli on otrzymuje zwrot towarów z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej, natomiast nabycie efektywnie, materialnie po stronie kraju nabycia nie jest opodatkowane. No i już to zaproszenie do tej praktyki, o której mówiłem na wstępie, tego oszustwa podstawowego, tej złamanej ceny, przywieźć towar, zakup za 100, mimo że ona jest formalnie opodatkowana na 23%, to te 23% podatku należnego z tytułu nabycia równa się podatkowi naliczonemu. W związku z tym ten towar sprzedaj nie za 100, tylko za na przykład 85 plus 23. No i nabywca mówi, no to mam towar za 85, 15% tańszy od jego ceny rynkowej, no oczywiście kupię, zapłacę za ten towar całą cenę brutto, natomiast ten dostawca, tylko dlatego mu się to opłaca, że on jest podmiotem, który już z góry skalkulował, że całą stratę na tej transakcji pokryje z zyskiem właśnie niepłaconym podatkiem od towarów i usług. I to jest między innymi jeden z elementów owych karuzeli podatkowych, o których swego czasu, już parę dobrych miesięcy temu, miałem okazję mówić. No i to spowodowało rozwój patologii, której skutkiem było między innymi takie zjawisko, że między innymi paliwa silnikowe oferowane w Polsce były droższe netto od tych samych paliw przywiezionych z innego państwa członkowskiego, no właśnie dzięki owej patologii braku zapłaty podatku należnego, zobowiązania podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego towaru, bo gdyby ten podmiot musiał ten podatek od tych 100 zapłacić, no to by nie opłacało mu się cała operacja polegająca na tym, że następnie ten towar sprzedaje się za 85, nie byłaby opłacalna, ponieważ on u niego wystąpiłby zobowiązanie podatkowe w wysokości 23 od 100, a ten podatek jak byłby, musiałby być zapłacony kasowo, no to oczywiście następnie sprzedaż tego towaru poniżej ceny zakupu byłaby po prostu nieopłacalna, czyli nie opłacałoby się, to powodowało nieopłacalność oszustwa podatkowego. No i właśnie starałem się, nie jest to żadną tajemnicą, korzystając z obcych doświadczeń, bo to zostało wcześniej wprowadzone w niektórych państwach, które borykały się z tego rodzaju zagrożeniami, traciły na tym dziesiątki, setki miliardów. A w skali Unii Europejskiej to na pewno o takich kwotach, oczywiście euro, możemy mówić, z tytułu chociażby tej słabości nabycia wewnątrzwspólnotowego towarów. No to w związku z powyższym, żeby nie było wątpliwości, jedynym sposobem naprawy tej patologii prawa wspólnotowego było to, że zapłać. Czyli musisz ten podatek graniczny zapłacić. Potem sobie go oczywiście odliczysz i już nie jest podatek, nie wchodzi do sumy podatku należnego. Oczywiście ta zapłata musiałaby być bardzo szybka, stąd nie w normalnym terminie 25 po 25 dnia po miesiącu, tylko w terminie, myśmy jak pierwotnie te projekty powstawały,
jeszcze w pierwszej połowie poprzedniego dziesięciolecia, czyli 2013, o ile sobie przypominam, roku, to wtedy, że warunkiem przywozu tego towaru byłaby zapłata podatku, czyli ten towar miałby wjeżdżać już z zapłaconą kwotą podatku. No i natomiast wprowadzono ostatecznie, że ta termin płatności wynosi najpóźniej w dniu dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego, a tam, gdy to jest objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, bo to dotyczyło wyrobów akcyzowych, to no, gdyby nie wyrok, to było, bo powiedziałbym słowo dotyczy, ten termin wynosi 5 dni od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego. I to spowodowało wprowadzenie tej granicznej płatności, efekt szokowy. Gwałtownie wzrósł popyt na paliwa silnikowe, czyli pokazało to skalę patologii, która tu miała miejsce. I czyli zaczęto kupować paliwa z legalnego źródła, i nagle mogło zabraknąć w ogóle paliw silnikowych i publicznie przyznał się jeden z ówczesnych ministrów, żeby zapewnić ciągłość dostawy paliwa, uruchomiono rezerwy państwowe, czyli efekt tego rozwiązania był piorunujący, naprawiający patologię prawa wspólnotowego. Nikt się wtedy szczęśliwie nie pytał o zdanie organów Unii Europejskiej. Od 2016 roku chwała za to wiceministrowi ówczesnemu, niniejszym go najserdeczniej pozdrawiam, jest również profesorem, znawcą problematyki podatkowej, chociaż również praktykiem, i on właśnie wprowadził to rozwiązanie jako do właśnie w owym artykule 103a ustawy. No i co się zdarzyło? Niedawno, 9 września, Trybunał Sprawiedliwości na podstawie jakichś bardzo mętnych przesłanek uznał, że oczywiście jest to sprzeczne z prawem wspólnotowym. Tamte rozumowanie jest w ogóle, można nawet powiedzieć, typowe dla Trybunału Sprawiedliwości, ponieważ z jakiegoś słowa wywodzi się jakieś nieprawdopodobne wnioski. Tam jest, że ta zapłata ma nastąpić, że dlatego jest sprzeczne, ponieważ obowiązek zapłaty występuje przed wymagalnością tego podatku. To jest coś takiego, jak jest wymagalność podatku. I z tego należy rozumować, że w momencie czynności nie ma wymagalności podatku. No, to jest dość dziwne rozumowanie, bo wymagalność podatku nie występuje jako pojęcie w prawie polskim. Natomiast jest jej do tej pory tłumaczono tak w dyrektywach, w polskich wersjach, że jako tożsame z obowiązkiem podatkowym. A obowiązek podatkowy powstaje już w momencie wykonania czynności. Czyli już w momencie wykonania czynności ex lege powstaje podatek należny, natomiast zobowiązanie podatkowe powstaje oczywiście w terminie płatności zobowiązania podatkowego i zobowiązanie podatkowe musi mieć termin płatności. Żeby coś było wymagalne, musi być termin owego zobowiązania. Czyli w naszym dotychczasowym rozumowaniu przyjęliśmy taką myśl, chociaż to bardzo różnie na ten temat wypowiadały się sądy, że zobowiązanie podatkowe to zobowiązanie podatkowe podatnika powstaje na koniec okresu rozliczeniowego jako nadwyżka podatku należnego, jako podatek należny, chyba że ten podatek należny został zmniejszony o podatek naliczony za ten okres rozliczeniowy. I wtedy ta nadwyżka jest zobowiązaniem i ono powstaje. Natomiast jest termin płatności owego zobowiązania. Mógł być następnego dnia, mógłby być za tydzień. My mamy ten 25 dni, a przecież jak jest kwartał, no to ten zobowiązanie powstaje na koniec okresu rozliczeniowego.
Czyli powinienem zapłacić, ono musi powstać. Żeby powstało zobowiązanie, to musi, to jest stan prawny, skutek ex lege, czyli to zobowiązanie powstaje jako fikcja prawna na koniec okresu rozliczeniowego i teoretycznie można by nawet sobie wyobrazić, że terminem płatności tego zobowiązania jest również koniec każdego, ale czego nie może być, koniec każdego okresu rozliczeniowego. No myśmy przyjęli taką realistyczną w Polsce zasadę, że to jest dopiero trochę później, że trzeba przecież nikt tego zobowiązania nie ustali na ostatni dzień i jeszcze tego samego dnia musiałby złożyć deklarację i jeszcze musiał, przepraszam, zapłacić, no więc to się nie da zrobić, więc na początku więc przyjęto tą zasadę 25 dnia po miesiącu. No Trybunał jakoś tam wymyśla takie jakieś tam swoje teorie, że ten podatek nie jest wymagalny, jeżeli to jest 5 dni po zdarzeniu, to on jeszcze nie jest wymagalny. Jeżeli on, co to znaczy wymagalny, czy to jest, znaczy, że to jest termin płatności, czy to jest wymagalność w rozumieniu powstania obowiązku podatkowego. No, w rozumieniu prawa polskiego od dnia wykonania, czy w dniu wykonania czynności powstał obowiązek podatkowy, czyli już ciąży na podatniku obowiązek podatkowy, indywidualny, mówiąc obrazowo, podatek należny z tytułu tej czynności. A deklaruje nie poszczególne czynności, tylko sumę czynności okresu rozliczeniowego, ale okres rozliczeniowy jest rozwiązaniem, tak jak wiemy, to jest fakultatywny element konstrukcji, jest niekonieczny, może go nie być, czyli teoretycznie można by sobie, tak jak w imporcie, jest, każdy import jest ode mnie opodatkowany i liczy się tam te 10 dni od dnia do powstania długu celnego. Więc nie musi to być tak, że wszystkie, cały podatek należny jest kumulowany za okres podatkowy, może podatek należny być płacony odrębnie, znaczy być deklarowany i wykazywany odrębnie, zwłaszcza, że takie rozwiązanie mamy, ono dotyczy nabycia środków transportu, czyli ten tak zwany podatek samochodowy, o którym zresztą swego czasu, mam nadzieję, kiedyś powiem. No i na podstawie takiego oto kryterium, tego rozumowania, tam zawiłości, takiego zaklinania słów, Trybunał Sprawiedliwości uznał, że to jest oczywiście sprzeczne z prawem wspólnotowym, czyli rozwiązanie, żeby nazwać rzeczy po imieniu, rozwiązanie, które chroni nas przed oszustwami podatkowymi, tak, jest sprzeczne z prawem. To nie po raz pierwszy. Przecież wiemy, że obowiązkową podzieloną płatność wprowadzono na podstawie decyzji, która jest odstępstwem, czyli jest zalegalizowaną sprzecznością obowiązkowej podzielonej płatności z prawem wspólnotowym. Czyli z tego można wyciągnąć zresztą dość dużo bardziej ogólny wniosek, że w zasadzie wszystkie istotne rozwiązania, które chronią interes fiskalny, są sprzeczne z prawem wspólnotowym albo są sprzeczne w ten sposób, że Komisja Europejska w drodze decyzji uznała to prawo do tego odstępstwa, ale to jest jednak zgodne z prawem, ale jako odstępstwo, no albo to odstępstwo, tu nie ma odstępstwa, tylko po prostu prawo krajowe jest ten artykuł 103, a jest w tej części sprzeczny z owymi przepisami. Co to oczywiście praktycznie oznacza, że podatnicy no w zasadzie już mogą zaprzestać wykonywania tego obowiązku, no bo wyrok tak chyba należy, chociaż niektórzy się obawiają tak daleko idącego wniosku, że już od tego momentu już nie należy płacić tego podatku, nie należy składać VAT-a 14, w związku z powyższym hulaj dusza piekła nie ma i stąd też no, nie bez pewnej zadumy mówię o tym zagadnieniu, ponieważ pokazuje ono stan rzeczy i będzie przesłanką dla rozważań, które mam nadzieję będę mógł przedstawić Państwu wciąż za tydzień, a które będą i nawiązaniem do dzisiejszego tematu, ale także do tego tematu sprzed tygodnia i przed dwóch tygodni o harmonizacji prawa podatku od towarów i usług, która przecież, jak widzimy, jest czymś z punktu widzenia interesu fiskalnego wyjątkowo szkodliwym albo w istotnej części wyjątkowo szkodliwym,
I w zasadzie wszystko to, co chcemy zrobić w imię ochrony interesu publicznego, wszystkie istotne rozwiązania, które naprawdę, nie deklaratywnie, tylko naprawdę chronią interes publiczny, interes fiskalny, no to one oczywiście z tym prawem wspólnotowym są sprzeczne, co powinniśmy, no co już mamy potwierdzenie, chociażby w postaci tego prejudykatu, co powinniśmy odnotować, mieć w pamięci. Jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję tym z Państwa, którzy zainteresowali się tym cyklem. Będziemy go kontynuować, mamy tyle zachęt istotnych dla, ze strony naszych i ciepłych słów, z którymi się spotyka niniejsza seria, stąd też obiecujemy, że będziemy starać się wypełniać tę misję, odpowiadając również na sugestie Państwa. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.